Od 2007 roku fundusze europejskie sukcesywnie rozwijają polski transport. W perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 do 2022 roku podpisano w Polsce umowy o dofinansowanie na inwestycje transportowe za blisko 366 miliardów złotych, które napędzają rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W polskich miastach korzystamy z nowych ekologicznych tramwajów i niskoemisyjnych autobusów. Mieszkańcy Warszawy podróżują codziennie dwoma liniami metra. Kierowcy podróżują szybciej dzięki nowym autostradom i drogom ekspresowym. Projekty obejmują także transport kolejowy i lotniczy. Modernizowane są i powstają nowe tory i dworce. Przebudowano lotniska. Towary dostarczane są dzięki rozbudowie portów morskich i terminali intermodalnych. Realizacja inwestycji wspierana jest przez działalność ekspercką, optymalizację procesów, poprawę bezpieczeństwa oraz współpracę międzynarodową. Przed nami kolejne wyzwania w ramach nowej perspektywy finansowej, tak aby efektywnie rozwijać dla nas wszystkich nowoczesny transport, wspierany przez fundusze europejskie. Od 15 lat to nasz priorytet – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wspieramy beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich. 20. Liczby pięknie ujmują to, co udało nam się do tej pory, czego udało nam się wspólnie tak naprawdę dokonać. Dlatego, że w ramach perspektywy już mijającej realizowaliśmy projekty transportowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach programu Polska Wschodnia, instrumentu CEF. Przed nami już kolejne wyzwania, to jest perspektywa 2021-2027 i kolejne duże środki, które będą wspierały rozwój sektora transportu w Polsce. Też powinniśmy za chwilę mieć te dane za sobą, taki był plan, ale poproszę serdecznie organizatorów, jeśli można, dlatego że to są ogromne wyzwania, które stoją przed Państwem, ale też przed nami. Nasze działania wspólne z pewnością skutkują też niwelowaniem barier komunikacyjnych i wykluczeniu transportowemu, któremu dedykowane jest dzisiejsze forum. Na temat którego chcemy dzisiaj rozmawiać, o którym chcemy rozważać, jest tematem bardzo ważnym i wydaje nam się, że nasze zgromadzone doświadczenia i wiedza naszych ekspertów będą przyczynkiem do tego, żeby transport rozwijał się w naszym kraju lepiej, w sposób bardziej zrównoważony i spełniał te cele, o których wszyscy mówimy i chcemy dzisiaj mówić, czyli zmniejszał wykluczenie transportowe w Polsce. Priorytety Unii Europejskiej w tej perspektywie, o której już wspomniałam, są trochę inne niż było to do tej pory. Z pewnością oprócz kwestii klimatycznych mowa jest już nie o transporcie, tylko mowa jest o mobilności. Mowa jest o zrównoważonej, inteligentnej i odpornej mobilności, która zapewni wszystkim równe szanse i możliwość skorzystania. Głównie mówimy tutaj o transporcie publicznym. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w naszych projektach uwzględniali te priorytety, o których mówi Komisja Europejska, o których mówi Unia Europejska, takie jak równość szans w dostępie do transportu i niedyskryminacja w komunikacji. W Centrum Unijnych Projektów Transportowych mocno zastanawiamy się nad tym, jak możemy naszymi działaniami wesprzeć niwelowanie różnic w dostępie do transportu i zmniejszenie, jak przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia transportowego w Polsce. Wnioski, do jakich doszliśmy i też biorąc pod uwagę nasze możliwości i zakres działań, wskazują na to, że niezmiernie ważne jest dobre planowanie transportu. I dlatego chciałam powiedzieć kilka słów o narzędziach, które mocno promujemy i które według nas mogą przyczynić się do lepszego rozwoju sieci transportowej i mobilności w naszym kraju. Zdaje się, że mamy perspektywę finansową 2014-2020. To są nasze wspólne sukcesy, Szanowni Państwo, dlatego bardzo dziękuję beneficjentom, których tutaj mamy, za to, że się przyczynili, dygresja. I wracając do wątku, chciałam podkreślić znaczenie planowania w rozwoju zrównoważonego i też dostępnego dla wszystkich transportu. To, o czym w Centrum Unijnych Projektów Transportowych od kilku lat mówimy, to są plany zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zintegrowany model ruchu. Zintegrowany model ruchu jest narzędziem, z którym korzystają
zarówno regiony przy tworzeniu regionalnych planów transportowych, jak również wspiera planowanie transportu na poziomie strategicznym i pozwala nam prognozować rozwój transportu na poziomie całego kraju, tak żeby inwestycje mogły być realizowane w sposób bardziej odpowiedzialny, bardziej trafny, z korzyścią dla wszystkich. Natomiast plany zrównoważonej mobilności miejskiej to jest narzędzie, nad którym też od blisko 5 lat pracujemy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które mają poprawić rozwój transportu w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Mówię o tym narzędziu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jego cele bardzo mocno są związane z tematem dzisiejszej konferencji i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że SUNP mówi o tym, żeby zapewnić wszystkim takie opcje transportowe, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług. To jest jeden powód, a drugi powód jest bardziej prozaiczny, ale nie mniej ważny, dlatego że konieczność posiadania planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego jest warunkiem uzyskania dofinansowania unijnego w trwającej już perspektywie finansowej 2021-2027. Temu zagadnieniu poświęcamy sporo uwagi i chciałabym, żeby Państwo, którzy planują transport na swoich obszarach, również zwrócili uwagę na ten dokument, na ten program, który ma zupełnie inaczej pozwolić nam spojrzeć na mobilność w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Szanowni Państwo, ponieważ zarówno nasi beneficjenci, jak również Centrum Unijnych Projektów Transportowych patrzy na transport raczej z punktu widzenia wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, chciałabym, żebyśmy pamiętali na każdym etapie realizacji naszych projektów o tym, kto jest odbiorcą. O tym, że odbiorcą naszych projektów są podróżni, dla których transport często pełni rolę weryfikującą ich aktywność społeczną i zawodową. To jest transport, na którego my tutaj mamy wpływ i poprzez swoje działania powinniśmy sprawić, żeby był bezpieczny i dostępny dla wszystkich jego użytkowników bez względu na to, gdzie mieszkają i dokąd chcą dojechać. Podczas dzisiejszego forum, tak jak Państwo z pewnością mieli okazję spojrzeć w agendzie, będziemy podejmowali kwestie trudne, ale też bardzo ważne. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, rozmawiając z naszymi prelegentami, ekspertami, jakie są sposoby na to, żeby zniwelować wykluczenie komunikacyjne. Zwrócimy uwagę również na bardzo ważny i też promowany przez Komisję Europejską aspekt, jakim jest cyfryzacja transportu. Liczymy na to, że inspiracje, które się dzisiaj, jutro pojawią podczas naszej konferencji, pozwolą nam planować lepiej i skuteczniej transport, tak żeby nasi podróżni byli bardziej usatysfakcjonowani i z większym powodzeniem mogli korzystać z efektów naszej pracy. Szanowni Państwo, chciałam życzyć Państwu, by te 2 dni naszej konferencji były inspiracją do wprowadzania kolejnych pozytywnych zmian w obszarze mobilności, tak, żeby mogły one służyć niwelowaniu wykluczenia społecznego, nie społecznego i transportowego również, bo jedno z drugim jest związane, dlatego też bez powodu się pojawiło to przejęzyczenie w naszym kraju. Także życzę owocnych obrad, owocnego spotkania, żeby Państwo z jak najlepszymi wrażeniami wyszli z naszej konferencji, żeby to miało później realne przełożenie na realizowany przez nas projekt. Serdecznie dziękuję. Wielki brawa dla pierwszej prelegenckiej tego dnia, pani Joanny Lech. A teraz, szanowni Państwo, chciałbym zaprosić kolejnego prelegenta, panią Polę Kufel, przepraszam, rzeczniczkę prasową w przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie na scenę i też proszę wielkie brawa. Chciałam powiedzieć, że jestem zaszczycona, że mogę tutaj dzisiaj z Wami brać udział w tej konferencji. Mam przyjemność reprezentować Komisję Europejską, która razem z władzami krajowymi i wojewódzkimi współpracuje nad wdrażaniem programów współfinansowanych z unijnej polityki spójności. Unia Europejska od momentu swojego powstania wspiera w ramach polityki regionalnej rozwój infrastruktury transportowej. Bo to dobrze skomunikowane wszystkie regiony Unii Europejskiej były i pozostają wciąż naszym priorytetem.
patrząc z perspektywy historycznej, po wielkich beneficjentach tego programu, takich jak Włochy, Portugalia czy Hiszpania lub Grecja, po rozszerzeniu w 2004 roku przyszedł czas na Polskę. Polskę, która już trzecią perspektywę jest odbiorcą największych dotacji w ramach polityki spójności. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz jego następca, aktualny program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, to największe unijne programy wspierające rozwój ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Warto podkreślić, że dobra komunikacja to równe szanse dla wszystkich. W latach 2007-2020 Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej aż 57 miliardów euro bezzwrotnych dotacji tylko na sektor transportu. Dzięki polityce spójności udało się sfinansować budowę i modernizację ponad 20 tysięcy dróg. Obecna sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce niemal w całości została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Pierwsze projekty transportowe koncentrowały się na poprawie przepustowości głównych szlaków łączących Polskę z Europą Zachodnią, stąd te wielomiliardowe bezzwrotne wsparcie unijne na dokończenie budowy autostrad A2 Berlin-Warszawa, A4 Drezno-Granica z Ukrainą. Unia wsparła też budowę autostrady A1 łączącej polskie porty z południem Europy, co pozwoliło na skokowy wówczas wzrost pracy w tychże portach. Również wiele mniejszych dróg lokalnych i wojewódzkich mogło zostać zmodernizowane i rozbudowane właśnie dzięki środkom Unii Europejskiej. Jest to sukces na miarę Europy, ale też przejaw solidarności Europy i jej mieszkańców z obywatelami Polski. Inwestycje w Polsce to wyjątkowy przykład sukcesu unijnej polityki spójności, ale choć polityka spójności to największa polityka inwestycyjna w Unii Europejskiej, to nie jesteśmy w Unii Europejskiej zjednoczeni tylko dla pieniędzy. Europa to miejsce, gdzie chcielibyśmy zawsze być. Zjednoczyliśmy się w Unii Europejskiej dla uniwersalnych wartości i zasad, które są filarem Europy, naszym cywilizacyjnym dorobkiem i naszą decyzją świadomą. Zasady takie jak praworządność, niedyskryminacja i właśnie solidarność. W Europie nie ma miejsca na wykluczenie i będziecie Państwo dziś i jutro poruszać niezwykle ważny temat wykluczenia transportowego. Wykluczenie transportowe to, jak Pani Dyrektor już wspomniała, przede wszystkim wykluczenie społeczne związane z transportem. Wykluczenie, które dotyczy osób, które ze względu na to, że nie ma odpowiedniej dostępności transportu, nie mogą w pełni korzystać z życia w społeczeństwie, nie mogą korzystać ze swoich praw. W okresie 2021-2027 infrastruktura drogowa nadal będzie jedną z większych alokacji transportu, ale wprowadzona została większa równowaga między różnymi rodzajami tego transportu. Dziś słabym ogniwem komunikacji, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, jest brak optymalizacji połączeń między poszczególnymi gałęziami transportu, umożliwiającymi ich efektywne funkcjonowanie. Dzięki funduszom polityki spójności już udało się przebudować ponad 3,5 tysiąca kilometrów linii kolejowej, to jest około 18% wszystkich linii. Na długości 1300 km możliwe jest uzyskanie większej prędkości powyżej 160 km na godzinę. Ze środków funduszy unijnych zakupiono i zmodernizowano ponad 560 jednostek taboru. Dzięki funduszom polityki spójności podniesiony został komfort i szybkość jazdy koleją, zwiększone zostało bezpieczeństwo podróży, zlikwidowano wykluczenie transportowe już w wielu obszarach Polski. Również projekty mobilności miejskiej, które są częścią funduszy, wyrażają dążenie Unii Europejskiej do uczynienia miasta bardziej przyjaznego człowiekowi. Przestrzeni bezpiecznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, w którym obywatele znajdują swoje miejsce do życia, pracy, spędzania czasu wolnego. Miasta, które jest motorem gospodarki, inkubatorem pomysłów, ale i przystanią dla mieszkańca, ale przede wszystkim miasta, do którego można dotrzeć. Ciągle istnieją duże potrzeby inwestycji w sektorach transportu publicznego.
Potrzeba więcej pociągów, aby zwiększyć częstotliwość kolei, bo obecna nie jest wystarczająca. Potrzeba więcej autobusów i infrastruktury, aby rozszerzyć zasięg miejskiego transportu publicznego, również poza granice administracyjne miast, rozwinąć połączenia miejsko-wiejskie i przywrócić transport publiczny na obszarach wiejskich. Pomimo znacznych inwestycji, prawie połowa mieszkańców obszarów zurbanizowanych wciąż nie ma dostępu do komunikacji publicznej. Szybki rozwój obszarów okolicznych miast i miasteczek zwiększył zapotrzebowanie na dojazdy do pracy do poziomów, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie spełnić. Znaczna odległość od najbliższego transportu publicznego utrudnia jego użytkowanie i obniża mobilność mieszkańców, którzy nie mogą korzystać z samochodów, a warto zauważyć, że często są to nasze dzieci. Polityka spójności będzie nadal wspierała rozwój transportowy, a zwłaszcza likwidację wykluczenia transportowego w Polsce. Na zakończenie chciałabym życzyć nam wszystkim równie owocnej współpracy przy realizacji programów finansowanych przez unijną politykę spójności i zapewnić, że z uwagą będę śledzić, przysługiwać się głosowi Państwa, wybitnych ekspertów w tej dziedzinie, bo Państwa sukces będzie tak naprawdę sukcesem całej Unii Europejskiej. W tej szczególnej dziedzinie polityki Polska i Unia są wyjątkowo zbieżne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, do kolejnej zapowiedzi ja sobie użyję danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ponieważ nasza prelekcja, którą teraz za chwilę usłyszymy, ma tytuł Następny przystanek nie ma, ze znakiem zapytania. No właśnie, co z tymi przystankami i co z naszymi szlakami transportu zbiorowego? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, które przygotowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych, za co bardzo dziękujemy, w 2022 roku funkcjonowało zaledwie 480 435 km linii komunikacji autobusowej i na przestrzeni 8 lat liczba ta zmalała o 40%. W 2014 do porównania to było 788 km 600 metrów. To jest no, prawie połowa. Może dać nam to mocno do myślenia. Ja wiem, że przez takie przypadki wiele osób nie dojechało na czas w bardzo ważnych sprawach i mam nadzieję, że to się zmieni po dzisiejszej konferencji. Na pewno więcej o tym opowie pani Iwona Butych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Przywitajmy ją wielkimi brawami, proszę. Dziękuję za zaproszenie. Temat wykluczenia transportowego na szczęście coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. To bardzo cieszy, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważny temat. Ale nie przedłużając, zaczynajmy. Wykluczenie transportowe. Zjawisko, które od niedawna jest odmieniane przez wszystkie przypadki. I dobrze. Wreszcie wszyscy zwróciliśmy uwagę na to bardzo ważne zjawisko, które w Polsce występuje od dawna, które w znaczny sposób oddziałuje na bardzo, na życie codzienne milionów Polaków. Czym tak naprawdę jest zjawisko wykluczenia transportowego? Zatrzymajmy się na chwilę. Często przez właśnie zjawisko wykluczenia transportowego rozumiemy dość kolokwialnie rzecz ujmując, że do danego miasta nie dojeżdża żaden autobus czy żadne połączenie kolejowe, ale przecież w bardzo wielu miejscach naszego kraju zdarza się tak, że są jedna lub dwie pary połączeń, ale te pary połączeń są w godzinach od 8 do 16, w dni robocze, szkolne. Natomiast jeżeli przychodzą już wakacje, to takich połączeń po prostu nie ma. Czy po godzinie 17 mieszkańcy danej miejscowości nie mogą dojechać i skomunikować się z innymi miejscowościami? W istocie taki transport, nawet jeżeli istnieje, on nie zaspokaja podstawowych potrzeb podróżnych i osób, które na co dzień chciałyby skorzystać chociażby
z teatru, kina, czy załatwić sprawy właśnie po godzinie 17. Nie mówiąc już o wakacjach, kiedy w wielu miejscach, w wielu gminach naszego kraju ten transport po prostu wymiera i jego nie ma. To też jest zjawisko wykluczenia transportowego, nawet jeżeli ten transport jest, ale on nie spełnia minimalnych potrzeb. Ale na zjawisko wykluczenia transportowego, o czym nie mówi się często, składają się też takie rzeczy jak niedostateczna liczba kanałów dystrybucji biletów, brak informacji pasażerskiej, z tym bardzo często się spotykamy, czy trudności w zdobyciu jakiejkolwiek informacji, czy dany autobus po prostu przyjedzie. Skala zjawiska jest ogromna, ale co najważniejsze i niestety tych białych plam na mapie transportowej naszego kraju przybywa. No ale to nie jest tak, że tego problemu w Polsce nie widać. Nie, zauważyli ten problem zarówno aktywiści, jak i decydenci, jak i włodarze. Natomiast przywrócenie i likwidacja tych białych plam transportowych zajmie po prostu bardzo, jest to proces bardzo czasochłonny, który wymaga bardzo dużych środków. Proszę o kolejny slajd. Kilkanaście milionów Polaków jest wykluczonych transportowo. Takie dane w 2022 roku podał Euroreg. Przede wszystkim i główną przyczyną wykluczenia transportowego, tak jak stowarzyszenie nasze w tym roku przeprowadziło wiele wywiadów właśnie z włodarzami gmin, którzy mają takie poczucie, że jeżeli na obszarze danej gminy połączenia komercyjne są realizowane, to nie występuje potrzeba organizowania połączeń publicznego transportu zbiorowego jako zadania gminy. Oczywiście gmina zapewnia dowóz dzieci do szkół, natomiast jeżeli są połączenia komercyjne, to w bardzo wielu miejscach kraju włodarze są przekonani, że to zadanie zostało spełnione. No niekoniecznie tak jest, dlatego że tak jak pokazuje praktyka, w sytuacji, w której przychodzi kryzys gospodarczy i przewoźnicy zamykają swoje działalności bądź kroją siatki połączeń, w konsekwencji pasażerowie zostają bez połączeń i powstaje problem, jak dojechać do pracy, czy jak dojechać do szkoły podstawowej. Oprócz tego wszyscy wiemy, jaka jest obecnie sytuacja ekonomiczna, kryzys gospodarczy, który został wywołany wieloma czynnikami. Cierpią na tym zarówno połączenia komercyjne, jak i połączenia transportu publicznego, ponieważ gminy zostały zaskoczone coraz wyższymi stawkami za wozokilometry, zarówno jeśli chodzi o połączenia autobusowe, no ale też pociągokilometry. Natomiast jeśli chodzi o przewoźników komercyjnych, no to te stawki i koszty utrzymania, koszty leasingów, braki kadrowe spowodowały, że siatka połączeń jest regularnie cięta w wielu miejscach kraju. To są główne problemy, które obecnie występują. No a jakie grupy społeczne są najbardziej dotknięte właśnie tym wykluczeniem transportowym? Są to przede wszystkim seniorzy, a także młodzież szkolna szkół ponadpodstawowych. O tym się bardzo często nie mówi, ponieważ wszyscy skupiamy się na tym, że dzieci mają zapewniony dostęp i dowóz do szkół. Oczywiście wynika to z prawa oświatowego między innymi. Natomiast co w sytuacji, w której dziecko kończy szkołę podstawową i chce wybrać szkołę, która jest dopasowana do potrzeb, do kompetencji, do predyspozycji? W bardzo wielu miejscach kraju zdarza się tak, że młodzież z rodzin uboższych wybiera szkoły właśnie ze względu nie na swoje predyspozycje, tylko na możliwości, aby do tej szkoły w ogóle dojechać, w zależności od dostępności transportu bądź innego środka komunikacji, typu korzystając z podwózki, kolokwialnie rzecz ujmując, rodziny, przyjaciół czy znajomych. Proszę kolejny slajd. Jak już mówiłam, zjawisko wykluczenia transportowego dotyka kilkanaście milionów Polaków w naszym kraju, z czego aż dla 6 milionów Polaków powoduje to większe trudności w wypełnianiu codziennych obowiązków. I tak jak już wspomniałam, no jak sobie radzą? Radzą sobie korzystając między innymi z pomocy przyjaciół, rodziny, z podwózki, znajomych. W większości takich przypadków, tak jak już powiedziałam i podałam przykład wykluczenia
transportowego właśnie młodzieży, to wykluczenie transportowe oddziaływuje także na inne sfery wykluczenia. Jest to wykluczenie edukacyjne, jest to wykluczenie kulturalne. Jaki jest zatem ten nasz transport publiczny? On nie wypada tak najgorzej, natomiast jest bardzo wiele obszarów do poprawy. Między innymi najczęstszym problemem jest brak skomunikowań miasteczek ze stolicami gmin i powiatów. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim, że w okresach wakacyjnych, co nasze stowarzyszenie zbadało na podstawie danych ze wszystkich gmin w całym kraju, w okresie wakacyjnym w ponad połowie gmin w kraju transport publiczny praktycznie nie istnieje. To znaczy, albo są to znikome pary połączeń, albo po prostu takich połączeń nie ma. Jeśli chodzi natomiast o połączenia kolejowe, tu jest trochę lepiej, ponieważ czas przejazdów nieco się poprawił, ale przede wszystkim to, co zauważyliśmy i to, co możemy zauważyć podróżując, no to wjechał nam nowy tabor, nowoczesny, zmodernizowany, zarówno w połączeniach regionalnych, aglomeracyjnych, ale przede wszystkim dalekobieżnych, z czego chyba najbardziej jesteśmy zadowoleni, bo komfort podróży bardzo mocno wpływa na odczucia pasażerów, nawet jeżeli ta podróż jest trochę wydłużona, to biorąc pod uwagę komfort, który jest obecny, no to ta podróż upływa nam znacznie przyjemniej. Poproszę o kolejny slajd. Chciałabym teraz jeszcze wrócić na chwilę do tego, jak wygląda transport publiczny. Zaczniemy od trochę gorszych wyników, aby później móc przejść do znacznie bardziej pozytywnych rzeczy, czyli do transportu kolejowego. Tak jak tutaj zostało na początku przytoczone, dane jasno pokazują skalę problemu i skalę zjawiska wykluczenia transportowego w kontekście połączeń autobusowych w naszym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, tak jak już zostało to przytoczone, w 2014 roku było prawie 800 kilometrów regularnych linii autobusowych, aby do 2021 roku ta wartość spadła prawie o połowę, do 400 tysięcy kilometrów. Kolejną ciekawą statystyką jest kilometraż regionalnych linii autobusowych, który w 2014 roku wynosił około 202 tysięcy kilometrów, aby w 2021 roku wyniósł tylko 71 tysięcy. Tutaj rzeczywiście te statystyki nie wypadają najlepiej. Co więcej, w latach 2019-2022 upadło aż 10 PKS-ów, między innymi PKS Ostrów Wielkopolski, PKS Radom, PKS Wałcz. Natomiast jeśli chodzi o połączenia autobusowe, tutaj jest rzeczywiście jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Bardzo dużo pracy do wykonania i wiele wyzwań zarówno przed organizatorami, ale także przed przewoźnikami w kontekście taboru, co nie oznacza, że pewne narzędzia nie zostały już wdrożone, bo chociażby utworzony w 2019 roku Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, to jest to narzędzie, które niejako wspomaga ten transport autobusowy, żeby on całkowicie nam nie zamarł i rzeczywiście, tak jak nasze stowarzyszenie przeprowadziło badania, to biorąc pod uwagę gminy, to rzeczywiście te gminy wykazują w większości przypadków, że ten transport do 2019 roku nie istniał, a później rzeczywiście gminy wnioskowały o środki z FRPA. To jest narzędzie, które ma kilka rzeczy i niuansów do poprawy, natomiast cały czas trwają prace, aby ten fundusz usprawnić i żeby on rzeczywiście wspierał przewozy autobusowe, żeby te przewozy autobusowe mogły się odradzać. No ale pamiętajmy o tym, że na zły stan sektora transportu autobusowego, tak jak już wcześniej powiedziałam, wpływa obecnie sytuacja rynkowa i zarówno COVID i wybuch wojny na Ukrainie i rosnące koszty utrzymania czy braki kadrowe, bo to też jest bardzo duży problem od właściwie 2 lat, no to też wpływa na całą stan sektora połączeń autobusowych. Ale przejdźmy, kończąc już, do sektora transportu kolejowego. Tutaj jest rzeczywiście dużo lepiej. Proszę o kolejny slajd.
Co prawda kilometraż linii nam nie przybył zbyt dużo, ponieważ w 2014 roku było 19 240 kilometrów długości linii kolejowej, w 2021 19 326, natomiast tak jak już wspomniałam, jeżeli zauważymy, to po torach zarówno połączenia regionalne, jak i połączenia dalekobieżne są obsługiwane coraz częściej taborem albo zmodernizowanym, albo są to, no, jest to, to nowy tabor i tak jak możemy zauważyć, przewoźnicy inwestują, zamawiają kolejne składy, tak aby tych połączeń było więcej. Tutaj jeśli chodzi o sektor transportu kolejowego, no to nie jest tajemnicą, że COVID dość mocno wpłynął na również przewozy kolejowe. My jako stowarzyszenie prowadziliśmy takie badania na przełomie 2020 i 2021 roku i rzeczywiście to wykazało bardzo duże spadki w potokach pasażerskich, co było dość oczywiste. Natomiast teraz zauważamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie połączeniami kolejowymi. Te potoki na szczęście się odbudowały i mamy wrażenie, że zainteresowanie koleją cały czas rośnie. Między innymi może to wynikać z wciąż rosnących cen paliwa, ale i też w miarę dobrych taryf, które przewoźnicy oferują pasażerom, aby podróżować. Tutaj wzrosty potoków pasażerskich cieszą, natomiast też jest jeszcze wiele do zrobienia. Trwające obecnie w naszym kraju modernizacje, które mają przyspieszyć szybkość połączeń i punktualność kursowania, ale także przed nami to chyba, na co większość pasażerów czeka, to wprowadzenie pewnego cyklicznego rozkładu jazdy, który nie będzie zmieniał się raz na 3 miesiące, ale będzie to rozkład jazdy dopasowany do potrzeb pasażerów, który będzie stały, tak żeby pasażer wiedział, że to połączenie za 3 miesiące nie ulegnie zmianie. Modernizacje trwały i trwać będą, natomiast pasażerowie potrzebują stabilnej oferty. I tak już kończąc swoją wypowiedź, myślę, że jest taka jedna zasada albo taka myśl, którą powinni się kierować i organizatorzy, i przewoźnicy, ale również wszystkie instytucje, które doradzają w zakresie organizacji transportu publicznego, że pasażera jest bardzo łatwo utracić, natomiast bardzo, bardzo trudno jest później odzyskać jego zaufanie. Myślę, że tą zasadą powinniśmy się wszyscy kierować i myśleć o niej w momencie, kiedy podejmujemy ważne decyzje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze się posłużę kilkoma danymi w trakcie naszych prezentacji, ponieważ przed nami kolejne interesujące bardzo wystąpienie o tym, że można być też wykluczonym komunikacyjnie, mieszkając w wielkim mieście. I ja się z tym zgadzam. Akurat w Polsce na 1000 mieszkańców przypada aż 664 samochody. I jesteśmy pod tym względem w czołówce wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. No jest to niechlubna czołówka i przez to między innymi tak dużo zatorów, tak dużo korków i niekoniecznie świadczy o tym tylko historyczny układ centrum miasta, ale też po prostu sytuacja, która w transporcie zbiorowym, indywidualnym jest powszechna. I w związku z tym chciałbym serdecznie przywitać kolejnego eksperta, który ma już przygotowaną swoją prelekcję i który będzie teraz zaszczycić nas swoją obecnością. Czy mamy już z nami przygotowaną panią Anikę? To jest teraz ten moment. Welcome Anika, join us on the stage. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Anika Rupis, co-founder i dyrektor Urban Transit Lab, właśnie teraz dla Państwa. So, ladies and gentlemen, I invite you and warmly recommend this presentation. Hello and thank you very much. Apologies to the translators, I have a little something to add at the beginning. Okay. So first of all, I'm very impressed by this beautiful setting and the organization of this very important conference. I'm very honored to be here. I was asked to deliver a power speech, which I admit was a bit intimidating.
But I began to think about what carries power in the human experience, and especially also meaning, and that's stories. So with my presentation today, I've woven in a few stories. I hope you enjoy the messaging, and please feel free to approach me later in the day. Okay, so this is me, Annika Lundqvist. I am the co-founder of Urban Transit Lab. I live in Warsaw. I'm originally from California, USA, but I've been living in Europe for several years now with my family, and I live in Warsaw, where I'm also a PhD student at the Institute of Geography and Spatial Organization. Please don't ask me to say it in Polish. I don't speak Polish. So Polish Academy of Sciences, and some of my other roles. Thank you for having me, Center of EU Transport Projects. I might need help with the next slide. There we go. Okay, so this is an initiative I just launched with a partner based in London. It was launched in March 2023. Urban Transit Lab is a participatory media, research, and communications initiative contributing to the acceleration of the sustainable urban mobility shift, which is, I believe, while we're all here, all the data being shared today is absolutely fascinating, and the need for this acceleration is nowhere more apparent than in the data that's being shared today. You can find us on all these platforms. Here's my co-founder. Feel free to get in touch and explore possibilities for collaboration and partnership. We have launched this year, actually, our first partner is Public Transit Authority in Warsaw and a research unit in Brussels, but we're looking to scale up and partner with many different cities. I have not had a chance to ride the tram here in Wrocław, but I'm quite fascinated by public transit across Poland and the idea that the reason we're all here today is to see further investment in public transit, I think, is just really wonderful. I'm very excited. Oops. Oh, dear. Can somebody help me go back several? I might need help. Keep going. Forward. Okay, here we are. So, as I like to say, in addition to how are you doing today, how are you moving today? If you're like me, I came here from another city, so we're not thinking about just today, but in general, in your daily life, I often like to ask, how are you moving today? And as we're here to discuss public transportation, I'd like to ask all of you, what is your overall favorite mode, even if it doesn't exist in your city? So hands up in the air for trams. Wave your hands so the cameras can catch it. Okay, how about buses? Hands up for buses. You can do two to make it emphasize. Okay, how about the metro? Oh, okay. Okay, and last but not least, how about local rail? Hands up for local rail. Okay, nice. I would add walking and cycling, but we're really focused on public transit today, so. Next slide, please. Okay, now it's time for a little game. I do urban mobility workshops, and this is a little game I like to play. I spy mobility. So we have to get a little interactive here. So how many modes of mobility do you see? And I'm only on 20 minutes, so we need to be kind of quick with this. How many modes do you see? Don't be shy, somebody shout it out. It can be in Polish, or hold your hands up. Three, what do you see? The wheelchair, that's right. Some people count the Nordic walking, but that's a pedestrian. Okay, next mode, please. Next slide. I'm not good with the slide. Okay, here we go. How many modes do we see? Feel free to shout it out. Everybody thinks that's a tram, but it's a bus. Seeing five? What are you seeing? That's right. Okay, next slide. How many modes are we seeing here? Somebody want to shout out the modes they see? Don't be shy. Seeing one, the bike, right? Pedestrians, cars, what else? Anything else? Trucks. Trucks?
can real detail here the vehicles. Okay. All right, next slide, please. And here? That's right. What do you see? Right, and everybody recognized the vehicle too, this very, very important type of vehicle, which is providing assistance for people who maybe actually aren't yet excluded from public transit. They even have a difficult time, even if public transit is available to them. Next slide, please. And, right, we do have some pedestrians there, right? Who's familiar with this kind of scene? Raise your hand. You have this in your city? Right. So, as we all know, being limited to one choice, specifically the car, is not freedom. I come from the land that markets the car as freedom. I'm very familiar with car dependence. But it's not freedom of choice, nor is it freedom of movement. Next slide, please. So, back to public transit. How does this I Spy Mobility game relate? By the way, I have many more slides, but for the sake of time, I kept it to just a few. Well, it's about exercising our minds and our attention to the diversity of modes we observe and have available. Let's think about this quote. A friend of mine, he's an urban planner in Tyszy, Poland, overheard in town, "Not having a car these days is a real luxury." I like this. I think it's a bit of a mind twist. Okay, next slide. By the way, all the photos are mine. I absolutely love capturing scenes of mobility. So a little bit about me and my research, I do just want to share. I'm broadly interested in sustainable urbanism. The city itself is my focus, and towns. I'm very interested in small and medium-sized towns as well. And then within that, mobility. I look at people's mobility choices. So what does that mean? That is what you have available to you when you walk out the door. Then I look at the mobility decisions. So what decisions people make based on the choices they have available, and then how that shapes their mobility behavior. So I see it like the cinema of your daily life. For many people, it's literally just about getting around and commuting, but for me, it's absolutely fascinating. And I'm interested in also how this all connects to residential satisfaction. Next slide, please. And then a core part of my research is about walkability. Has everybody heard of this term, walkability? Raise your hand if you've heard the term walkability. Okay, so how a community provides quality space and options for people to move by foot for their daily needs and public transit. Next slide, please. Public transit is vital to walkability. As we know, walkability is not only about moving by foot. Efficient, quality, safe public transportation is vital for walkable communities. Next slide, please. So let's get back to this room. Why are you here? Unfortunately, I can't have a two-way dialogue, but please feel free to approach me later over coffee or lunch or dinner. Why are you here at a conference on public transit? I want you to go back in your memories. What brought you to mobility? Next slide, please. For me, quality of life issues are what brought me to this field of mobility. My mobility and habits are central to my quality of life, and it's a major dimension of my research. Next slide, please. So, how we move around in our daily life affects our time, our social connectivity, the time we have available with our family and friends, our psychological well-being, our physical health, mental health, and of course, has broad environmental impact. Again, I do live here in Warsaw, and in Poland in Warsaw, but I did grow up commuting easily an hour each way. I come from the land where a two-hour commute one way is not atypical for many, many people, which I think is unacceptable. Next page, next slide. I'm a middle-aged woman. I'm a mother to two young children, age 5 and 9. I choose walking in public transit whenever possible over all other modes. These are important values for me. To have the option to make these choices, although I have a driver's license and I have access to a car. To be able to raise my children with access to efficient, safe, quality public transit is a central value for me. Next slide, please. So we've been living in Poland, my family and I, for almost 2 years, and we've already experienced a diversity of transit exclusion and inclusion. Here's an image of my son walking to the bus stop, and
I lived in this neighborhood, but I cannot pronounce it. Przyszna. So here was a sort of semi-rural setting near Skavina. If any of you are familiar, this was the last stop. You could not walk further onto Skavina. And if you look at the timetable, of course, this is a weekend. But in this neighborhood, you really, if you wanted to depend on public transit, you really had to shape your life around the schedule. Because if you missed a bus, you're waiting another hour and a half or so. Or if the bus doesn't show up, which occasionally happened, this can have a very disruptive effect on your life. Next slide, please. So, of course, down there, we were living near the Zako Pianga, where you can see such scenes of congestion regularly. Car dependence might be a choice many make due to perceived convenience or actual convenience, or even perception of status. But the reality is that if other options are not available, reliable, or convenient, of course, what do we expect? But that people are going to make that choice. Next slide, please. Now, speaking of transit inclusiveness, I do have many examples, and I think it's really important to share the good stories too across my media. I'm always sharing a mix of experiences. I took this photo a couple months ago by the Bilani Woods in Warsaw, so on the periphery. These individuals here were walking to the tram stop after a Nordic walking event for seniors. There's a large parking lot near the sporting complex, but I thought I was running here to get a picture because I thought this is wonderful that these inhabitants were able to come and not rely on their cars or rely on one of their adult children or their partners to drive them, be able to engage in this event, which was for senior citizens and was, of course, wonderful for physical fitness, but also social engagement. Next slide, please. So, as you move around your city, consider who you see enjoying public space and who seems absent from it. I often say if you don't see people moving with wheelchairs, it's not because they don't exist, but because the city is not accessible to them. Next slide, please. Next slide. This is my acquaintance, Mateusz, in Warsaw. He is a disability advocate and disabled himself, and he shared with me, as many of you in the room know, across Poland, there are many disabled people who are really practically trapped at home because they are not able to afford assistance. And so they're completely reliant on family members who might or might not have all that much time to be wheeling them around all the time. So with no reliable means of public transit, they're severely limited in their ability to move around the community independently. So what mobility options are we making available to youth of our communities and those who cannot drive, literally cannot? Are we essentially creating millions of captive car passengers, or are we offering the flexibility of choice and options? Next slide. Our communities should be inclusive and accessible to all residents. As I have heard also in the previous speeches, I believe I'm in a room of very good company who is already familiar with all these concepts. Next slide, please. Truly diverse, multi-generational access to the town and city is an imperative for sustainable development and community health. Next slide. So I was a happy child, despite growing up car dependent. I did have a good life. I grew up as an American suburbs kid. Next slide, please. But I have to tell you, do you know what some of my best memories are from my childhood? My father's Swedish, so every summer we would go to Malmö, southern Sweden. And from the very first day we arrived, we would rely on public transportation and our feet to move around. These are some of my most special childhood memories, and they're really a critical part of the foundation of the work I do today, and also how I value raising my own children. Next slide, please. Public transportation is an important dimension of quality of life. A safe, quality, and accessible public transit system is a critical dimension for the quality of life in inhabitants across Poland. We need to prioritize it as we work towards truly inclusive communities that are mindful of all inhabitants' mobility needs and desires. I was going to end it there, but I have a couple extra slides thrown in. Next slide, please, because it is, we're entering summer. And because we are a room here of public transit professionals, I would like to implore you, please consider the importance of shade and well-designed transit stops. As I understand, we're in an area of the world, Europe, that is heating the quickest. Next slide, please. Take note when you move around your community how shade is provided or lack of it. This was last August in Warsaw.
It was too hot to sit in that station, and so I'm capturing these scenes regularly. Next slide, please. But I'm also capturing the good examples. This is in my neighborhood. Absolutely wonderful thermal comfort. So thank you very much. I'm so honored to be here. Please feel free to approach me later for a chat, and thank you. I also have great memories about childhood and public transport as well, while we were waiting for the bus. Okay. Dziękujemy bardzo, Anika Lundqvist, dla Państwa. A teraz, Szanowni Państwo, cyfryzacja informacji pasażerskiej versus wykluczenie komunikacyjne. Mówi się często, że nowe technologie nas uratują przed złem całego świata, przed katastrofą klimatyczną. No pytanie, co będzie z transportem zbiorowym? Czy tutaj też przychodzą na ratunek i faktycznie mają coś do powiedzenia? No o tym opowie nam nasz kolejny ekspert, którego już serdecznie zapraszam na scenę. Panie i panowie, doktor inżynier Paweł Żmuda-Trzewiatowski z Politechniki Poznańskiej, z Zakładu Systemów Transportowych. Witamy serdecznie i wielkie brawa. Pierwsza myśl jest taka, że wykluczenie komunikacyjne to nie jest tylko brak kursów, tak, pojazdów transportu publicznego, natomiast liczy się realna możliwość skorzystania z niego. Tak? Czyli to nie jest tylko tak, że wystarczy podstawić ileś tam autobusów pasażerowi, on musi być go stać na te autobusy, żeby przejechać na przykład. Tak? Musi też czuć się bezpiecznie w tych autobusach, tak, żeby móc wsiąść do tych autobusów, no i w końcu też musi wiedzieć, że te autobusy w ogóle gdzieś są, tak? Bo to niestety nie zawsze się zdarza. Tak? Druga taka myśl jest taka, że korzystanie z systemu transportowego to jest proces uczenia się, że się uczymy przemieszczać. To oczywiście jest dosyć dobrze widoczne w przypadku samochodów, tak? No musimy zdać egzamin na prawo jazdy, tak? Jak go zdamy, to potem jeszcze przez jakieś kilka lat jesteśmy początkującymi kierowcami, tak, dopiero potem nabywamy to doświadczenie, które pozwala nam dobrze, tak, korzystać z samochodu. Natomiast to dotyczy w zasadzie wszystkich gałęzi transportu, tak. Ja tutaj jak pierwszy raz przyjeżdżałem do Wrocławia, to się 20 minut uczyłem, jak się przesiąść z pociągu na tramwaj, tak, bo miałem problem ze znalezieniem przystanku. No, dzisiaj już nie jestem tu po raz pierwszy, więc było to prostsze, tak, dla mnie zdecydowanie prostsze. No i oczywiście też sporo trzeba wiedzieć, jeżeli chce się korzystać z transportu zbiorowego, tak? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, gdzie można wsiąść w autobus, tak? W który autobus trzeba wsiąść, też trzeba wiedzieć, żeby dojechać tam, gdzie się chce dojechać. Trzeba też wiedzieć, jak zapłacić za tą podróż. I czy w ogóle trzeba płacić, oczywiście, tak? Bo to nie zawsze jest wymagane. Oraz co wolno, a czego nie wolno w trakcie podróży. No stąd można stwierdzić, że brak wiedzy jest jedną z przyczyn wykluczenia. No ale żeby może to lepiej zobrazować, to takie dwa przypadki. Pierwszy przypadek, kiedy człowiek nagle staje się wykluczony, no to wtedy, kiedy na przykład zepsuje mu się samochód, tak, czy wtedy, kiedy zepsuje mu się zdrowie i z jakiegoś powodu nie może z tego samochodu korzystać. Tak. A wtedy zaczyna zazwyczaj rozpatrywać inne opcje, jak się dotrzeć tam, gdzie chce dotrzeć. No ale no właśnie, co on może zrobić? Jeżeli ma to szczęście i mieszka gdzieś przy przystanku, no to może tam podejdzie do ten przystanek i zobaczy, o co chodzi. No ale jeżeli nie ma tego szczęścia, to on tak w zasadzie nie wie, gdzie jeżdżą te autobusy, nie wie, jak się nazywa ta firma, która jest przewoźnikiem, tak. No więc coś tam wpisze w wyszukiwarkę, jakiś wynik mu wyskoczy, ale też do końca nie wie, co w ogóle wpisać w tą wyszukiwarkę, żeby znaleźć to, co szuka, tak więc te wyniki też niekoniecznie będą dobre. No może skorzystać z opcji, czy przynajmniej niektórzy mogą skorzystać z opcji, tak, zadzwonić gdzieś do
do znajomego, o którym się wie, że tam porusza się czasami transportem zbiorowym. Tak, no jeżeli jest to znajomy z tego samego rejonu, to pewno dosyć dobrze podpowie. No, jeżeli jest to znajomy na przykład z innego miasta, no to podpowie, że on tam korzysta z jakiejś apki w telefonie, ona mu tam ładnie wyznacza wszystkie trasy, ale to jeszcze nie znaczy, że ta sama apka zadziała wszędzie, tak? No, może zadziała, może nie zadziała. No i drugi taki przypadek, no to jest przypadek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Swego czasu były przeprowadzone w Stanach takie badania, w których sprawdzano, jak osoby z tą właśnie niepełnosprawnością radzą sobie, przemieszczając się autobusem. No i jedna grupa kontrolna nie otrzymała tam żadnego wsparcia, tak po prostu informacje wysiąść gdzieś tam na przystanku. Taka druga grupa osób otrzymała takie dedykowane cyfrowe asystenty, dedykowane planery, można powiedzieć, tak, cyfrowych asystentów, które podpowiadały, co zrobić, tak, jak zasygnalizować, że chce się wysiąść na przykład i tak dalej. No i wyniki były bardzo obiecujące w tym sensie, że no, grupa, która nie miała żadnego wsparcia, to tam kilka procent osób sobie poradziło z tym, tak? Natomiast w tej grupie, która otrzymała takie wsparcie, ten odsetek wzrósł do kilkudziesięciu procent, tak? Czyli to jest znacząco się poprawiła ta dostępność transportu dla tych właśnie osób. Natomiast no tu warto wspomnieć, że to było dedykowane rozwiązanie, tak? Że to nie jest tak, że pierwszy lepszy planer czy aplikacja, którą mają Państwo w telefonie, da taki sam rezultat, bo nie, tak? No tam pracowali nad tym eksperci, no i opracowali dosyć dobre rozwiązanie dla tej konkretnej grupy osób. Natomiast tu się pojawia też drugi problem, jeśli chodzi o wdrożenie takiej kwestii, tak? No to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w skali całego społeczeństwa to nie jest zbyt liczna grupa osób. Żeby to miało jakiś ekonomiczny sens, no to takie rozwiązania musi być uniwersalne, tak powinno działać wszędzie w Polsce, bo wszędzie w Polsce są pojedyncze osoby, które tego potrzebują. No i tutaj problem jest taki, skąd wziąć dane, tak żeby to urządzenie wszędzie w Polsce wiedziało, gdzie jest przystanek, gdzie zasugerować, że powinno się wysiąść i tak dalej. Oraz co więcej, żeby wiedziało, co zrobić, kiedy się pojawi jakiś problem, tak? No zepsuje się autobus, tak? Pojawi się opóźnienie. Czy wtedy na przykład należy poinformować jakiegoś opiekuna, czy nie? No, też powinno to wiedzieć to urządzenie, tak? Na to z perspektywy takiego lotu ptaka, tak całego systemu w skali kraju, jak to wygląda, no to nie mamy kilku osób, tak, tylko mamy kilka milionów, tak, potencjalnych pasażerów. Z drugiej strony optymistycznie mamy kilka tysięcy organizatorów transportu czy przewoźników, którzy świadczą usługi. No i oni się starają jakoś coś o sobie dowiedzieć przez różne kanały dystrybucji, tak, informacji. To są jakieś tradycyjne kanały, takie jak tabliczki przystankowe. Tak, są to czasami nieformalne kanały, tak jak, nie wiem, polecenia znajomych na przykład, tak. No i ostatnio no coraz częściej są to aplikacje, tak, mobilne, które ktoś parę lat temu starał się policzyć i wyszło może tam dziesiątki tysięcy takich aplikacji mobilnych. W skali jednego miasta jest to kilkadziesiąt czasami, tak, dosyć często różnych rozwiązań. No oczywiście każde z tych rozwiązań jest trochę inne. No i teraz tak, ci pasażerowie mają różne potrzeby, różne preferencje, tak, no, młodzież trochę inaczej chce wyszukiwać informacje o transporcie zbiorowym niż osoby starsze na przykład. No i też różne umiejętności w zakresie pozyskiwania czy wyszukiwania tych informacji. No i oczywiście też pojawiają się tu jakieś bariery, tak, na przykład bariera językowa, czy też bariera związana z zaufaniem do kanałów płatności. My tutaj czasami sobie po godzinach przeszukujemy fora zagraniczne, tak, i tam dosyć często osoby z zagranicy starają się skorzystać z transportu publicznego w Polsce. No, w związku z tym mają różne pytania. No, przepraszam tutaj Krakusów, tak, no, kiedyś takie pytanie mi utkwiło. Otrzymałem pytanie, czy strona MDA jest właściwą stroną, na której mogę dokonać płatności, czy nikt mnie nie oszuka.
Tak, no jestem z Poznania, wrzuciłem wyszukiwarkę ten skrót MDA, wyszedł mi salon meblowy, tak. No dopiero gdzieś tam niżej wyszło, że to są małopolskie dworce autobusowe. No i tak stwierdziłem, że tak ta strona jest okej. Okay. Jak się tam poda numer karty, no to się nie zostanie oszukanym, tak, ta jedna konkretna strona. Natomiast no to są jakieś rzeczywiste problemy, tak. Więc no z drugiej strony mówi się, że organizatorzy czy przewoźnicy, jeżeli chcą szukać, czy przyciągać wielu pasażerów, no to powinni promować nie tylko same usługi transportowe, ale też dosyć dużą uwagę powinni przykładać do tego, jak można się dowiedzieć o tych usługach transportowych, tak? Czyli to też jest taka druga ważna tutaj rzecz. Co więcej, sugeruje się, że to właśnie oni powinni zarządzać własnymi danymi związanymi z rozkładami jazdy na przykład, no bo wtedy jest największa szansa, że te dane będą aktualne i prawidłowe, tak? No jeżeli ktoś inny zacznie to robić, to się zawsze pojawia tutaj ryzyko, że te dane stracą swoją aktualność na przykład, tak? No i oczywiście powinni też być w możliwie w dużej liczbie kanałów dystrybucji, których jak informacji, o których pokazaliśmy, jest dużo. I tutaj pojawia się taki problem, jak utrzymać aktualność tych wszystkich kanałów dystrybucji i jak to zrobić, żeby podpisać umowę z każdym, tak? No bo jest 10 tysięcy czy tam 50 tysięcy producentów aplikacji do planowania podróży na świecie, no to trudno podpisać z każdym niezależnie umowę, tak? No to jest w zasadzie niewykonalne. No ale jest takie rozwiązanie tutaj proponowane i to rozwiązanie mówi o tym, że te dane transportowe należy po prostu otworzyć. I o co chodzi z tymi otwartymi danymi cyfrowymi? To są takie dane, które są otwarte w otwartym standardzie, czyli takim, do którego specyfikacji każdy może mieć dostęp względnie łatwy. No i w przypadku transportu są dwa takie standardy, które w ogóle tutaj w Polsce warto rozważać. To jest GTFS, czyli standard pierwotnie opracowany przez Google, ale potem otworzony. No i z niego korzysta wiele rozwiązań, tak naprawdę. To już dawno nie jest tylko Google. A drugi to jest NETEX. No to jest z kolei efekt standaryzacji prowadzonej w Unii Europejskiej. Różne krajowe standardy cyfrowe zostały zunifikowane właśnie do tego standardu NETEX. No poza tym oczywiście te dane powinny być otwarte. Otwarte też w tym sensie, że powinny być możliwe do ponownego wykorzystania, tak? No, czyli dane o transporcie publicznym powinny być publiczne, no, tak trzeba się na to spojrzeć. No i powinny też być udostępnione w sposób, który umożliwia ich łatwą maszynową obróbkę, tak? Bo wtedy jest najmniejszy problem z zachowaniem aktualności, tak? Czyli tutaj jakiś dostęp przez API, a nie jakieś tam na podstawie wniosków, tak, pisanych na jakiejś kartce A4. Jeśli chodzi o to, co zauważono w miejscach, gdzie otworzono dane, tak? To są dane głównie z Transport for London, tak? Czyli z transportu w Londynie. Tam zauważono po otwarciu tych danych już jakiś czas temu, że z jednej strony pasażerowie otrzymali większą liczbę kanałów informacji, no i to było dla nich tańsze, tak? Bo na przykład stwierdzili, że jakaś aplikacja jest na tyle dobra, że oni nie muszą dzwonić. Tak to z kolei spowodowało też, że trochę się obniżyły koszty utrzymywania jakiś call center, tak, przez przewoźnika czy przez organizatora, no bo mniej tych telefonów było. Też same IT z perspektywy przewoźnika też potaniało. No tutaj taka zaleta jest, że łatwiej jest tutaj dokonywać integracji różnych rozwiązań IT. Obecnie jak będą Państwo wygrywać wnioski, tak, no to ta integracja będzie w cenie tych wniosków. Być może i Państwo nie zauważą, natomiast no rzeczywiście jest to jakiś koszt też, tak, żeby powiązać różne rozwiązania, jeżeli nie jest to w oparciu o jakiś otwarty standard, tylko rozwiązania zamknięte, to niestety kosztuje. No i z perspektywy też organizatora stwierdzono, że tych pasażerów trochę przybyło, tak, czyli tutaj też było to dosyć dobre, dosyć korzystne rozwiązanie. Też zauważono jakieś korzyści z perspektywy całego miasta, tak, czy całego regionu. Tutaj jakiś wzrost związany, wzrost gospodarczy, tak, zauważono, że może być tak, bo większa jakaś aktywność biznesowa się pojawiła, ale też pojawiała się większa gotowość na pasażerów obcojęzycznych, tak.
No i co jeszcze jest ważne? Otwarcie danych powoduje, że możliwe staje się tworzenie tak zwanych repozytoriów, tak, które agregują dane rozkładowe. No i w Unii Europejskiej można powiedzieć, że takie repozytorium to się nazywa Krajowy Punkt Dostępu. No i dzięki temu nie trzeba tutaj zawierać tak umów czy relacji tak między z dziesiątkami tysięcy innych podmiotów, tak, bo wystarczy kilka czy kilkanaście takich repozytoriów mieć pod kontrolą, żeby mieć całkiem dużo informacji, tak, czyli to też tutaj takie otwarcie pomaga. No i w końcu też do tej pory mówiliśmy sobie tylko o pasażerach, natomiast oczywiście ten ekosystem podmiotów korzystających z informacji pasażerskiej jest zdecydowanie szerszy. Z jednej strony mamy wiele podmiotów w ramach, nazwijmy to szeroko, organizacji i realizacji transportu zbiorowego. To oprócz organizatorów transportu mamy zarządców infrastruktury, na przykład, tak, mamy jakieś działy planowania przestrzennego. To często jest w ramach jednego urzędu, tak, tylko są to różne wydziały. Natomiast no warto o tym wiedzieć. Jeśli chodzi o dostawców IT, to też są tu różni dostawcy, tak, są dostawcy ukierunkowani na pasażerów, ale są też dostawcy ukierunkowani na przykład na to, żeby jakieś rozwiązania tutaj dla organizatorów oferować. No jeśli chodzi o innych konsumentów oprócz pasażerów, tak, to jest to też całkiem spora grupa. No, menedżerowie zrównoważonej mobilności, czyli podmioty, które będą pisać te plany zrównoważonej mobilności, też pewno takich informacji będą potrzebować. Oczywiście jednostki badawcze, NGOsy, no ale też biznes, tak, no często się pojawiają koncepcje, zróbmy tramwaj towarowy, tak, czy wykorzystajmy pociąg do tego, żeby nasz pracownik jeździł pociągiem, a nie samochodem. To się pojawia, no natomiast tutaj to zapotrzebowanie na dane jest inne niż w przypadku zwykłych pasażerów, tak, natomiast też się takie pomysły, także czasami demonstracje, a nawet wdrożenia pojawiają. No i tutaj w ramach prac badawczych sobie diagnozowaliśmy pewne problemy, które tutaj występują, bo w Polsce cyfryzacja nie jest na tak wysokim poziomie, jak mogłaby być, patrząc się na kraje ościenne, tak, czyli na Niemcy, ale też na przykład na kraje bałtyckie. One są trochę przed nami, tak, jeśli chodzi o stopień cyfryzacji. To diagnozowaliśmy parę takich problemów, które tutaj wszystkich nie wymienię, no ale taki podstawowy to jest brak wiedzy, tak? Brak wiedzy o standardach cyfrowych i tego, jak się z tego korzysta. To się niestety czasami bardzo źle objawia. Tak, znaleźliśmy tutaj organizatorów, którzy na przykład wrzucali każdą aktualizację rozkładu jazdy, wrzucali jako post, tak, aktualny rozkład jazdy. No i niestety to nie działa tak, że wyszukiwarka, jak się wyszuka aktualny rozkład jazdy, to ona znajdzie ten naprawdę aktualny, tak? On może znaleźć ten sprzed 3 lat aktualny rozkład jazdy. Także taka podstawowa higiena, że informacja o rozkładzie zawsze, ten sam adres powinien być aktualny, tak? Archiwa mogą mieć inne adresy, ale aktualne zawsze pod innym adresem na przykład. Także takie podstawowe rzeczy. Czasami niestety znaleźliśmy też sytuację, że ktoś na przykład miał możliwość sobie otworzyć dane, miał możliwość generować w otwartym standardzie, ale o tym nie wiedział, tak? No. Kupił rozwiązania gdzieś przy jakiejś okazji, ale gdzieś zgubił informację o tym, że może to robić. No i też pojawił się ten subiektywny brak potrzeby informacji, tak, czy cyfryzacji. No, mówiły podmioty, tak, no, my znamy swoich klientów, oni nas znają. To jest oczywiście prawda, tak, no, bardzo często, szczególnie w mniejszych miejscowościach, przewoźnik zna swoich klientów, jego klienci go znają. Tak. Niestety działa to też w drugą stronę. Tych klientów, czy potencjalnych klientów, których przewoźnik nie zna, to ci potencjalni klienci też tego przewoźnika nie znają. Tak? Czyli tutaj jest to kłopotliwe. No, tam jeszcze pojawiała się kwestia tego, że taka cyfryzacja wydaje się skomplikowana. No coś w tym jest, tak. Natomiast też nie do końca. Inna rzecz, jaką zauważyliśmy, trochę nas tutaj to zabolało, to brak świadomości wykorzystywania danych przez różne jednostki w ramach jednej organizacji, tak, dosłownie byliśmy gdzieś na przykład w jednym z wydziałów planowania przestrzennego, no i ten wydział planowania przestrzennego
dzielnie przypisywał te rozkłady jazdy na własne potrzeby, tak, wklepywał je w system, no to się zapytałem, no, dlaczego ten sąsiedni dział nie udostępnia dane wam ładnie. Wczytajcie je sobie po prostu tak minutę. No to zauważyli, tak, że tak to działa, no natomiast no jest to kłopot, tak. No i też kolejny dosyć ważny problem to brak wizji danych cyfrowych jako takiego repozytorium, w którym można zasilić wszystkie kanały dystrybucji informacji. Tak? To często jest postrzegane jako kolejne miejsce, gdzie trzeba coś wklepać. Tak? I to jest postrzegane nawet we współpracy komercyjnej z planerami podróży. No i potem się niestety kończy tym, że ktoś zapomina uaktualnić te dane. Tak? Więc ten obieg informacji zaczyna działać w ten sposób, że rozkład jazdy jest aktualizowany, ale nie w planerze podróży. Osoby korzystające z tego planera podróży stwierdzają, że coś nie działa, tak? Że przychodzą, a tu nie odjeżdża, jak ma odjechać, tak, autobus. No to co robią? No to jedna gwiazdka, beznadzieja, tak? Nie ma sensu, tak, korzystać z tego. No to potem ci z planerów podróży dzwonią, tak, że trzeba tutaj zaktualizować rozkład jazdy, no natomiast to nie jest optymalne, tak? To jest problematyczne. No i też pojawiają się jakieś kwestie wcześniej podjętych zobowiązań, tak? Ktoś podejmując decyzję o zakupie rozwiązania IT nie kupił jakiegoś modułu, tak, który jest potrzebny do tego, żeby otworzyć dane. No takie rzeczy też się zdarzają. Nie są to rzeczy niemożliwe do rozwiązania, natomiast też nie są to rzeczy, które można od tak bez na przykład pozwolenia z bardzo wysokiego szczebla rozwiązać, tak? Powiedzmy, są wydatki kilkadziesiąt tysięcy złotych na przykład. W skali średniego miasta. Także takie rzeczy też się zdarzają. No i na końcu niewystarczające oczekiwania w zakresie polityk czy aktów prawnych. Znaczy stan prawny w Polsce dzisiaj jest taki, że można otworzyć dane, można je sobie scyfryzować. Natomiast no nie do końca jest to ułożone tak, że to sprzyja, tak, otwieraniu danych. No są jakieś przykładowo, jak się tam dziś zgłasza przystanek, tak, w jednym z rozporządzeń jest, że przy tym przystanku należy wskazać kategorię drogi, ale nie ma informacji, że warto byłoby wskazać współrzędne geograficzne tego przystanku. Tak, no i w efekcie mamy sytuację, że jest podana jakaś kategoria drogi, która mogła się zmienić w międzyczasie, tak, od wydania takiego aktu prawnego, bo dziś coś zmodernizowano i ta kategoria się zmieniła. No i trudno jest stwierdzić, gdzie ten przystanek tak właściwie jest, tak patrząc się w uchwałę na przykład, tak, o przystankach. No tutaj pewne jakieś zmiany byłyby potrzebne. No druga kwestia to jest właśnie dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Standardy, tak, które przedstawiłem, umożliwiają tak przekazywanie takiej informacji. Natomiast w chwili obecnej nie ma tego w rozporządzeniu, że trzeba na przykład taką informację zamieszczać. Więc ta informacja pojawia się w jakichś oddzielnych raportach. No i przez to jest mało użyteczna dla takiej osoby z niepełnosprawnością, tak? No, chyba że zakładamy, że osoba z niepełnosprawnością każdorazowo przed wyjazdem czy skorzystaniem z transportu powinna się udać do biblioteki przeczytać raport, tak? Gdzie będzie napisane, czy przystanek jest, czy nie jest dla niej przygotowany, tak? No to jest utrudnienie, tak? No i jest tutaj jeszcze jeden taki problem. Wskazałem dwa standardy, które w ogóle warto rozważać, natomiast one są trochę przeciwstawne. Tak, GTFS jest standardem bardzo elastycznym, bardzo łatwo się go wdraża, no ale gdzieś potem po drodze ta elastyczność wychodzi, okazuje się problemem, także że jest problem z odczytaniem tego przez rozwiązanie innej firmy. Z kolei NETEX jest bardzo szczegółowym rozwiązaniem. Tak, to jest norma. Trzy pierwsze części mają chyba 1000 stron, tak, tej normy, więc jest to bardzo szczegółowe rozwiązanie. Te komunikaty są bardzo szczegółowo opisane. No ale pytanie, co się stanie, kiedy będziemy potrzebować komunikatu, którego w tej normie nie ma, tak? No tutaj też może się pojawić taki problem, tak? Czyli tutaj jest z kolei bardzo szczegółowy NETEX. No i żeby nie było, że mówię tylko o problemach, co prawda my jesteśmy na etapie jeszcze diagnostycznym, więc to powiedzmy są takie jakieś przykładowe propozycje, co można by zrobić, żeby trochę temu zaradzić, tym problemom, raczej pod dyskusję, tak, niż oficjalne rekomendacje. No jedna rzecz to jest taka, że jakoś trzeba, że wszystkie w zasadzie kwestie dotyczą tego, jak te kompetencje przetwarzania danych
wdrożyć tak w przedsiębiorstwach. No jedna rzecz jest taka, że tworzymy jakiegoś pełnomocnika, tak, no jeżeli w mieście są otwierane dane, to tam czasami się pojawia tak pełnomocnik do spraw danych. No i gdzieś tam warto też pamiętać o tym, że dane rozkładowe też powinny być w obszarze zainteresowań takiego pełnomocnika, czy też jego zespołu, tak? Czyli to należy o tym pamiętać. No taka bardziej radykalna opcja jest taka, że możemy tak zacząć oczekiwać jakiejś certyfikacji, tak, że każdy podmiot powinien mieć przynajmniej jakąś tam jedną certyfikowaną osobę, trochę przez analogię do na przykład certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie towarów, tak, który tam gdzieś się pojawia, że jest wymagany, żeby można było prowadzić działalność. No druga rzecz jest taka, to jest co prawda ze Stanów. Stany Zjednoczone nie są znane z tego, że mają dobrze rozwinięty transport publiczny. W zasadzie są znane z tego, że tam jest słaby ten transport publiczny. No ale mimo wszystko Stany Zjednoczone uruchomiły program wsparcia dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem publicznym poza obszarami aglomeracyjnymi. Tak? No to jest prosty program, przekazujemy wiedzę za darmo, webinaria, czyli taki sposób przekazywania wiedzy, konferencje. Jeżeli chcesz się nauczyć, z chęcią pomożemy. Jeżeli nie chcesz się nauczyć, no to masz tu wskazane podmioty, którym komercyjnie możesz zapłacić, one to zrobią. Tak? No i tam też jest cyfryzacja między innymi, tak jak dokonać cyfryzacji, jest nawet takie narzędzie w Excelu, które jest w zupełności wystarczające dla małego przewoźnika. Tak? No i na końcu wręcz wymuszenie cyfryzacji na poziomie rozwiązań prawnych, no ale no jeżeli cyfryzacja będzie właśnie wymuszona w ten sposób, że podmioty będą to traktować tak, że trzeba, jest kolejne miejsce, gdzie trzeba przepisać te dane, no to w zasadzie nic się nie zmieni, tak? Bo te dane też szybko stracą swoją aktualność, no tak jak tracą aktualność dzisiaj nawet w szanowanych planerach podróży, tak? No to skoro tam jest problem, no to problem w jakiejś tam bazie też się pojawi. No dobrze, przepraszam, że przedłużyłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Pawłowi za wystąpienie. Szanowni Państwo, teraz czas na chwilę przerwy. Wiadomo, że o niektórych kwestiach najlepiej dyskutować w formie networkingowej przy kawie, także zapraszamy serdecznie na przerwę kawową do 12.10, a po 12.10 zapraszamy serdecznie już tutaj na debatę 1:1 moderowaną na naszej scenie. No i oczywiście będę Państwa na bieżąco informował o przebiegu naszej dzisiejszej konferencji. Przypominam, że później rozdzielimy się na dwie sale, warsztatową i tą właśnie główną plenarną. Także też proszę mieć to na uwadze. Od 2007 roku fundusze europejskie sukcesywnie rozwijają polski transport. W perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 do 2022 roku podpisano w Polsce umowy o dofinansowanie na inwestycje transportowe za blisko 366 miliardów złotych, które napędzają rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W polskich miastach korzystamy z nowych ekologicznych tramwajów i niskoemisyjnych autobusów. Mieszkańcy Warszawy podróżują codziennie dwoma liniami metra. Kierowcy podróżują szybciej dzięki nowym autostradom i drogom ekspresowym. Projekty obejmują także transport kolejowy i lotniczy. Modernizowane są i powstają nowe tory i dworce. Przebudowano lotniska. Towary dostarczane są dzięki rozbudowie portów morskich i terminali intermodalnych. Realizacja inwestycji wspierana jest przez działalność ekspercką, optymalizację procesów, poprawę bezpieczeństwa oraz współpracę międzynarodową. Przed nami kolejne wyzwania w ramach nowej perspektywy finansowej, tak aby efektywnie rozwijać dla nas wszystkich nowoczesny transport, wspierany przez fundusze europejskie. Od 15 lat to nasz priorytet – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wspieramy beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich. No dobrze. Szanowni Państwo, teraz czas na dyskusję 1:1, którą właśnie z systemem już w warunkach debatowych poprowadzi nasz moderator, pan Paweł Engel, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przywitajmy do wielkich zdrowia.
strój. Natomiast mam też dla Państwa mały quiz. Nie wiem, czy Państwo wiecie na przykład, gdzie jest stulecie? Przynajmniej w jakim województwie? Lubuskie. Świetnie, a Jastrzębie Zdrój? Na Śląsku. Na Śląsku. A Myślibórz? Też zachodniopomorskie. A Lidzbark, ale nie warmiński. Kujawsko-pomorskie. Mikołajki to chyba wszyscy wiemy. A gdzie, proszę Państwa, leży Baborów? To chyba opolskie jest, tak mi się wydaje. Krapkowice to w sumie ta sama okolica. A wiecie Państwo, gdzie leży Zimna Wódka? Wbrew pozorom również w województwie opolskim, koło Strzelec Opolski. A co łączy te wszystkie miejscowości? Co łączy Sulęcin, Lidzbark, Baborów i wspomnianą przeze mnie przez chwilę Zimną Wódkę? Była kolej i jej nie ma. Była kolej i jej nie ma. Pytanie, czy tak musi być? Proszę Państwa, w 96 roku do tego słynnego miasta Lądek-Zdrój, a w zasadzie przez to słynne miasto, przejeżdżałem pociągiem. W tymże samym 96 roku jechałem pociągiem do Kudowy-Zdroju z zawrotną prędkością rowerową 15 km na godzinę. Rok później udało mi się dojechać do Karpacza, udało mi się dojechać do Lubawki. W 96 roku przejeżdżałem przez Lubin. Te wszystkie miasta też mają ze sobą coś wspólnego. A co wspólnego? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Zapraszam pana Wojciecha Zdanowicza, członka zarządu Kolei Dolnośląskich. Dzień dobry, panie prezesie. Wspomnieliśmy przed chwilą słynny Lądek-Zdrój, wspomnieliśmy również kilka innych miast leżących na Dolnym Śląsku, które mają jeden wspólny mianownik. No właśnie, jaki wspólny mianownik mają te wszystkie miasta dolnośląskie, które wymieniłem? Na pewno tym mianownikiem było to, że w swojej historii mają epizod braku możliwości dotarcia transportem kolejowym. Ale w przypadku na przykład niektórych miejscowości to w ogóle był okres braku możliwości jakiegokolwiek dotarcia transportem publicznym. Ten proces niestety na Dolnym Śląsku, tak jak i w całym kraju, rozpoczął się stopniowego wygaszania popytu na linie lokalne. Można powiedzieć już od lat powoli 50. Linie kolejowe były stopniowo likwidowane. Podcinane te źródła po prostu, które dawały potoki na główne linie kolejowe. No i efektem tego było to, że sieć kolejowa na Dolnym Śląsku, można powiedzieć, skurczyła się z 2,5 tysiąca kilometrów historycznie istniejących połączeń do około 1000 kilometrów na początku obecnego stulecia. W 2005 roku, jak samorząd rozwijał swoje kompetencje dotyczące organizacji transportu publicznego, to jedynie około 1000 km linii kolejowych było obsługiwanych, czyli to około 40% sieci. No, Dolny Śląsk dotknęła niestety ten problem jako region z ziem zachodnich odzyskanych, jak to kiedyś nazywaliśmy, w skali bardzo, bardzo dużej. No ale na szczęście od 2006 roku następuje stopniowa poprawa oferty przewozowej. Dzięki temu właśnie te miejscowości, które przez tyle lat były odcięte, można powiedzieć, od transportu publicznego, bo też ciężko nazwać transport publiczny bus, który kursuje kilka razy w dobie i tak naprawdę pasażer nie ma pewności, czy ten pojazd przyjedzie, a jak przyjedzie, czy do tego pojazdu wsiądzie, więc dlatego tak ważnym działaniem była to odtwarzanie systemu transportu publicznego, który jako samorząd województwa stopniowo realizujemy. Udało się już nam przywrócić ruch pociągów na kilkunastu odcinkach linii kolejowych w naszym regionie. Pociągi zaczęły docierać do bardzo wielu miejscowości, tak zacząłbym wymieniać to na przykład
Trzebnica, którą linia zwraca do Trzebnicy, którą jutro będziemy mogli się przejechać na ten przejazd. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Była od 1991 do 2010 roku przez 19 lat odcięta od transportu kolejowego. Sobótka, też miejscowość taka pod Wrocławiem, po 22 lata bez transportu kolejowego. Milicz miał też taki epizod, że było odcięto transportu kolejowego i tak jak pan redaktor zaznaczył, tych miejscowości jest bardzo, bardzo, lista je byłaby bardzo długa i co bardzo ważne, to często nie były małe miejscowości, gdzie mieszka kilkaset czy kilka tysięcy osób, ale niestety na Dolnym Śląsku również kolej nie docierała na przykład do miast, które liczyły kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Mogę podać takie przykłady jak Nowa Ruda, czy jak największe miasto, które było na Dolnym Śląsku, było odcięte od dostępu do kolei, prawie 80-tysięczny Lubin. Na szczęście do większości tych miast kolej, ponownie transport publiczny, w tym głównie koleje dolnośląskie zaczęły docierać, a mam nadzieję, że w najbliższych latach uda się ponownie przywrócić kolejne połączenia, tak aby do większości istotnych generatorów ruchu dotrzeć bezpośrednio transportem kolejowym. A mam nadzieję, że zmiany prawne i organizacyjne również pozwolą na rozwój transportu autobusowego, który by naszą sieć połączeń kolejowych mógł doskonale uzupełnić. Rozmawiamy dzisiaj od rana o wykluczeniu transportowym, ale rozmawiamy o tym wykluczeniu w kontekście wykorzystywania funduszy pochodzących z unijnej polityki spójności. Czy na Dolnym Śląsku jest tak, że te fundusze wspomagają walkę z wykluczeniem transportowym, a jeśli tak, to jak? No, one były takim bardzo ważnym wspomożeniem, impulsem do tego, żeby właśnie z tym wykluczeniem komunikacyjnym i nakierowanym na poprawę transportu kolejowego móc skutecznie walczyć. Dzięki dotacjom realizujemy kompleksowy program działań, który to umożliwia. Pierwszy z tych działań to oczywiście są działania dla nas, dla organizatora, jakim jest Urząd Marszałkowski, czy dla przewoźnika kolei dolnośląskiej, to przede wszystkim inwestycje taborowe. Wiemy, że 2000 na początku tego wieku stan taboru kolejowego był bardzo słaby, bardzo zły, no wyeksploatowane, źle utrzymywane pociągi, które miały kilkadziesiąt lat już eksploatacji za sobą, nie zachęcały pasażerów do korzystania z kolei. Dzięki inwestycjom i odpowiednim dotacjom na ten cel udało się nabyć kilkadziesiąt nowoczesnych pociągów, zarówno pociągów spalinowych, jak i obecnie kupowanych pociągów elektrycznych. To są inwestycje i dotacje wartości ponad 500 mln zł przeznaczone na zakup tego transportu kolejowego. Ale nie tylko pociągów potrzebujemy, bo bardzo ważne są środki przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę kolejową. I żeby pociąg mógł do wielu tych miejscowości ponownie dotrzeć, to trzeba przeprowadzić wielomilionowe inwestycje odtworzenia linii kolejowych. Przykładem takich inwestycji otwartych w ostatnim roku to choćby linia 285 z Wrocławia i Sobótkę do Świdnicy, linia 292 z Wrocławia do Jelcza Laskowic, otworzona w tym roku linia kolejowa do Chocianowa, czy choćby rewitalizacja wspomnianej linii kolejowej do Kudowy Zdroju czy Szklańskiej Połęby. One miały już miejsce znacznie wcześniej, w poprzedniej perspektywie programowania, ale dzięki tym inwestycjom pociągi nadal mogą do tych miejscowości docierać. To nie wszystko. No obecnie kończymy kolejny etap, jakim jest inwestycja, rozbudowa zaplecza technicznego. Nowoczesny tabor, z którego pasażerowie chcą korzystać, no wymaga odpowiedniego, zupełnie innego zaplecza technicznego niż to było dekadę wcześniej. To jest, teraz kończymy inwestycję o wartości blisko 70 milionów w Legnicy, budowa nowej hali zaplecza technicznego z nowoczesną myjnią, z putokarką podtarową. Dzięki temu niezawodność naszych usług na pewno wzrośnie i dzięki tej inwestycji nadal będziemy mogli tak intensywnie jak do tej pory rozwijać połączenia kolejowe. No i ważnym są również inwestycje w kapitał ludzki. Wiem, że dużo pracowników się doszkala, szkoli
nastąpiła pewna bardzo istotna, duża luka pokoleniowa, jeżeli chodzi o, o kolejarzy w latach 90. na początku tego wieku niekształcona, obecnie staramy się jak najintensywniej nadrobić tą, te problemy, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, więc z tych środków również, się korzysta. Tak, rozmawiamy o tym słynnym mieście Lądek-Zdrój. Dzisiaj dojeżdżamy tam autobusem kolei dolnośląskich, jeszcze nie pociągiem. No właśnie, czy jest szansa, że dojedziemy tam pociągiem? Jakie Państwo macie plany na najbliższe lata? Wszystko zależy z dostępności środków na rewitalizację infrastruktury. Jak wiemy, zrealizowany Krajowy Program Kolejowy. My jako Dolny Śląsk, intensywnie rozwijając połączenia kolejowe, mam nadzieję, że będziemy uwzględnieni w planach inwestycyjnych i dostępności środków na inwestycje w rewitalizację linii kolejowych. Na chwilę obecną docieramy do Lądka-Zdrój autobusem, ale autobusem kolei dolnośląskich. Na podstawie biletu, z biletem kolejowym rozkład możemy sprawdzić w wyszukiwarce połączeń kolejowych, więc jest to oferta wyjątkowa, bo w pełni zintegrowana z ofertą transportu kolejowego. Nie chcieliśmy czekać jeszcze kilku lat na to, aż tory do Lądka-Zdrój i do Stronia Śląskiego zostaną wyremontowane i będziemy mogli dojechać tam szynobusem. Zdecydowaliśmy się już uruchomić połączenia zintegrowane w transporcie autobusowym. Efektem tego jest to, że w zeszłym miesiącu z tych połączeń skorzystało już ponad 7 tysięcy pasażerów, więc to pokazuje, jak kolej jest potrzebna.